Dwie dobre zmiany, które możemy zaobserwować. Pierwsza z nich to kwestie związane z emeryturami. Tak jak Państwo wiecie, zgodnie z zapowiedziami wprowadzamy system waloryzacji emerytur, który w tej chwili właśnie wchodzi w życie. 1 marca nastąpiła rekordowa waloryzacja rent i emerytur ze wskaźnikiem 14,8%. Jest to wskaźnik procentowy, a wskaźnik kwotowy, który wynosi 250 zł, czyli każda emerytura minimalna wzrośnie o 250 zł, tak aby faktycznie ta wysokość emerytury po waloryzacji wyniosła 1588 zł, co oznacza, że do końca roku średnio emeryt otrzyma na rękę około 2300 zł więcej niż dotychczas. Mówię o tym dlatego, że w toku debaty publicznej też często pojawiają się kwestie związane z emeryturami i warto też te kwestie powtórzyć i też pokazać na tle, jak wyglądały te zmiany w zakresie poszczególnych lat. Bo oczywiście nasze dodatkowe programy, które wprowadziliśmy, podwyższają emerytury, czyli 13 i 14 emerytura, ale warto je porównać na tle emerytur, które były wypłacane w latach poprzednich i w szczególności do roku 2015 oraz wysokość procentową, bo to jest bardzo istotne, wysokość procentową wzrostu emerytur minimalnych w latach, które widzimy tutaj na ekranie. Szanowni Państwo, porównując 2008 i 2015 rok, tak jak Państwo widzicie, ten wzrost emerytury netto, bo to jest bardzo ważne, bo obniżyliśmy podatki, wyniósł 36%, natomiast w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości za analogiczny okres ta podwyżka wyniosła 90%, a uwzględniając 13 i 14 emeryturę, ten wzrost wyniósł 115%. To pokazuje, w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku swoich rządów podchodził do kwestii wspierania emerytów, osób, które potrzebują wsparcia właśnie już po rozpoczęciu wieku emerytalnego. I te liczby, myślę, że najlepiej przemawiają, te procenty również w kontekście różnych wypowiedzi ze strony naszych przeciwników politycznych, bo one najlepiej pokazują, jak wyglądały zmiany w tym zakresie. Równolegle do tego często słyszymy ze strony opozycji zapowiedzi pewnych zmian w obszarze emerytur. Mamy nadzieję, że takie rzeczy nie będą mogły być zrealizowane, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, ale też o tym głośno mówimy, ponieważ wiele osób ze strony opozycji mówi o tym, żeby na przykład zlikwidować lub zawiesić wypłacanie 13 i 14 emerytury, a Prawo i Sprawiedliwość te gwarancje wypłaty tych środków będzie tworzyło. Przypomnę, że w przypadku 14 emerytury również w tym roku planujemy przyjęcie stosownej ustawy, która będzie gwarantowała to świadczenie jako świadczenie stałe. Druga kwestia 1 marca, która miała miejsce, to zapowiedź, którą wcześniej kierowaliśmy, zadanie od pana premiera Mateusza Morawieckiego skierowane do Polskich Kolei Państwowych, czyli zmiana cen biletów, jeżeli chodzi o przejazdy między miastami. I faktycznie, zgodnie z zapowiedziami 1 marca PKP Intercity wprowadziło zmiany w cenniku biletów i ceny w tym obszarze wróciły do cen z roku 2022. Jest to możliwe dzięki optymalizacji działań finansowych ze strony spółki PKP, ale również działań dotyczących rekompensat, dodatkowych rekompensat dla spółki PKP w zakresie cen energii, bo tak jak wiemy, te zwyżki cen biletów wynikały głównie właśnie z kosztów ponoszonych przez PKP, jeżeli chodzi o kwestie związane z cenami energii. Natomiast chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz, bo też w tej dyskusji o przewozach pociągami często pojawiają się różnego rodzaju liczby, wyliczenia, które twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość nie wspiera rozwoju polskich kolei. Więc popatrzmy, Szanowni Państwo, na ten wykres, który jest tutaj obok mnie, bo on myślę, że pokazuje bardzo dobrze, jak wyglądały kwestie związane z przewozami osób właśnie przez spółkę PKP Intercity. W roku 2022 spółka PKP Intercity przewiozła około 59 milionów pasażerów. Dla porównania, w roku 2014 było to około 25 milionów pasażerów. Co ciekawe, Szanowni Państwo, w roku covidowym, w roku, którym pamiętacie Państwo, jeździły puste wagony lub w ogóle nie jeździły pociągi, albo było co drugie miejsce, spółka PKP Intercity przewiozła więcej pasażerów, Szanowni Państwo, niż w roku 2014, gdy Donald Tusk był premierem Polski. To właśnie chyba najlepiej pokazuje właśnie różnicę pomiędzy podejściem rządu Prawa i Sprawiedliwości do rozwoju kolei w stosunku do naszych konkurentów politycznych. Szanowni Państwo, teraz bardzo proszę pana ministra Żeryna w kontekście tutaj różnego rodzaju działań rosyjskich, które są podejmowane, aby pan minister kilka słów o tym powiedział, a później będziemy do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania.
Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem wykorzystać to spotkanie do przekazania Państwu informacji, które są identyfikowane przez polskie służby kontrwywiadowcze. Te informacje dotyczą działań rosyjskiego wywiadu, które są w tej chwili identyfikowane na granicy polsko-rosyjskiej. Są to działania, które mają na celu i realizowanie konkretnych operacji wywiadowczych, ale także działania, które są wymierzone w konkretnych obywateli polskich. Ale od początku zaczynając, chciałbym krótko przedstawić i przypomnieć działania polskiego państwa, które były podejmowane w ostatnim roku po ataku i pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Polska podjęła szereg działań, które de facto zneutralizowały możliwości, czy bardzo ograniczyły możliwości rosyjskiego wywiadu w Polsce. Przypomnę, że wydaliliśmy 45 oficerów rosyjskiego wywiadu, którzy w Polsce funkcjonowali pod tak zwanym przykryciem dyplomatycznym. Oficjalnie byli to dyplomaci, ale nasze informacje mówiły, że de facto realizują oni operacje wywiadowcze. Ich w Polsce nie ma, a to o tyle istotne, że w ten sposób zlikwidowaliśmy tak zwaną całą siatkę wywiadowczą placówkową, to znaczy wyrzuciliśmy z Polski wszystkich oficerów rosyjskiego wywiadu, którzy pracowali jako dyplomaci. W ostatnich miesiącach doszło również do realizacji w śledztwach w sumie 9 osób podejrzanych o szpiegostwo i działanie na rzecz rosyjskiego bądź też białoruskiego wywiadu zostało zatrzymanych. Wydała Polska szereg decyzji o zakazie wjazdu dla propagandystów rosyjskich czy też oligarchów rosyjskich i podjęliśmy jako rząd działania, które zmierzały. Tutaj narzędziem była lista sankcyjna do tego, żeby zatrzymać możliwość finansowania przez podmioty obecne w Polsce budżetu rosyjskiego. Rosja odpowiada. Rosja szuka nowych możliwości działań przeciwko Polsce i widzimy to dokładnie na naszej granicy z obwodem kaliningradzkim. Tam coraz częściej dochodzi do prób przesłuchiwania Polaków, którzy wjeżdżają do Rosji. Tam Polacy są wzywani przez agresywnych funkcjonariuszy FSB rosyjskiego, którzy prowadzą ofensywne indagacje, prowadzą przesłuchania, również zbierają informacje o tym, co ci Polacy robią w obwodzie kaliningradzkim i jakie realizują zadania. A mowa o ludziach, którzy muszą utrzymywać relacje w obwodzie kaliningradzkim głównie ze względów zawodowych, czyli jeżdżą tam, bo takie mają obowiązki służbowe. Mamy do czynienia z próbami pozyskiwania głębokich czy bardzo ważnych informacji o charakterze wrażliwym. Są przypadki zgłaszane nam na przykład fotografowania kart bankomatowych, zbierania danych z telefonów komórkowych czy innych nośników. Są przypadki, kiedy Polacy są wypytywani konkretnie o konotacje rodzinne, o znajomości. Tu w szczególności Rosjan interesują znajomości w strukturach bezpieczeństwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, jak służby mundurowe, wojsko. To wszystko służy również zgromadzeniu danych o tym, co dzieje się w Polsce. Polacy są wypytywani na przykład o tym, czy identyfikują jakieś ruchy wojsk na naszym terytorium, a także jakie są konkretnie ich kontakty i miejsca docelowe w samym obwodzie kaliningradzkim. Rosjanie stosują presję, miękki szantaż, tak to oceniamy. Próbują zastraszać tych, którzy są wzywani na te przesłuchania i indagowani. Straszy się ich odpowiedzialnością za to, że gdy mieliby skłamać, gdy nie udostępnią odpowiednich danych stronie rosyjskiej. Co w naszej ocenie istotne, te wszystkie działania to nie tylko sposób prowadzenia działań wywiadowczych czy rozpoznawczych, ale również te materiały mogą być wykorzystywane do celów propagandowych. Często Polaków się wypytuje o nastroje społeczne w Polsce, o to, jak oceniana jest ta czy inna kwestia, która akurat znajduje się na agendzie polskiej debaty publicznej i ma jakieś związki z działalnością rosyjską.
Polakom również prezentowana jest czy przedstawiana różnego rodzaju ankieta do wypełnienia. W czasie tej ankiety na przykład Polacy muszą odpowiadać, co sądzą na temat, to cytat z propagandy rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie, co sądzą o Władimirze Putinie, czy też pytania, które wydają się na absurdalne, czyli o to, jaka jest pogoda, czy też jak odbierane są społecznie różne wydarzenia w Polsce. I takim wydarzeniem, które bardzo mocno interesowało Rosjan, była sytuacja w Przewodowie. To jest jedno z pytań, które znajduje się na takiej specjalnej ankiecie podsuwanej przez Rosjan Polakom. Mamy wrażenie, że poza oczywiście działaniami stricte takimi wymierzonymi w konkretne osoby, które są poddawane presji, to jest forma prowadzenia działań wywiadowczych na kierunku polskim w tej chwili. Jest to również forma eskalowania napięcia na granicy polsko-rosyjskiej i widzimy wyraźnie, że tego typu działania mają swoje, niosą swoje zagrożenia i niosą swoje ryzyka także dla państwa polskiego, choć oczywiście skupiają się głównie na konkretnych osobach, które są monitorowane i prześwietlane, gdy muszą czy wjeżdżają na teren Rosji. To, co w tej chwili polskie służby robią z zidentyfikowaną informacją, to jest pogłębienie jej. Prowadzimy dalsze działania, które mają na celu lepsze zbadanie okoliczności, które stały za podjęciem takiej aktywności. Jesteśmy również w stałym kontakcie ze służbami granicznymi po to, żeby pewne rekomendacje wspólnie przygotować i udzielać ich osobom, które pojawiają się na granicy polsko-rosyjskiej. To, co zdecydowanie rekomendujemy na ten moment, to zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacjach, kiedy musimy się znaleźć w Rosji. Musimy unikać wszelkich pretekstów, które mogą zostać wykorzystane przez Rosjan do podejmowania działań ofensywnych przeciwko nam. Musimy mieć świadomość, że przekazywanie jakichkolwiek informacji o ruchach wojsk czy też innych obszarach o charakterze strategicznym może być niebezpieczne dla naszego państwa, bowiem może dać Rosjanom konkretne korzyści i być podstawą podejmowania różnego rodzaju dalszych działań o charakterze wywiadowczym. Również zachęcamy do dużej wstrzemięźliwości, jeżeli chodzi o przekazywanie jakichkolwiek informacji o osobach, z którymi jesteśmy w kontakcie, bowiem takie dane służą Rosjanom na ogół do konkretnych działań wobec osób, których dane pozyskują. Wszystkie informacje o tym, co miało miejsce, czy może mieć miejsce na terenie Rosji, warto przekazać polskim służbom, chociażby po to, żeby dalej miały one co analizować i jakie wątki pogłębiać, a po powrocie do kraju również warto się zastanowić nad przekazaniem stosownych danych dotyczących Rosjan konkretnych, jeżeli mieliśmy z nimi kontakt i prowadzili działania wykraczające poza normalne czynności w trybie kontroli granicznej. To wszystko, co przekazuję Państwu, choć dotyczy takiej jednostkowych działań na naszej granicy z Rosją, ale wpisuje się to w szereg działań o charakterze systemowym. Działań, które zdecydowanie powodują, że rosyjskie służby stanowią w tej chwili zagrożenie dla polskich obywateli, którzy przebywają w tych miejscach, gdzie Rosjanie mają możliwości działania i możliwości chociażby werbunkowe. Dlaczego? Dlatego w dniu dzisiejszym poza tą informacją pokonferencyjną udostępniamy Państwu i zachęcamy bardzo do zapoznania się taki podręcznik przygotowany wspólnie przez pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP i Agencję Wywiadu. W tym podręczniku wskazujemy na to, jakie działania mogą podejmować rosyjskie służby, rosyjski wywiad na terenie Rosji oraz krajów kontrolowanych przez Rosję po to, żeby pozyskać współpracowników, po to, żeby podejść również polskich obywateli i wciągnąć ich we współpracę, która na pewno nie będzie korzystna dla nich samych ani dla
państwa polskiego. Zachęcam do zapoznania się z tym podręcznikiem i liczę na to, że media również swoim zainteresowaniem pomogą nam z dotarciem do tych materiałów do opinii publicznej, bowiem tutaj działania profilaktyczne mają swoje bardzo, bardzo głębokie uzasadnienie i bardzo dużą możliwość oddziaływania na to, żeby te praktyki zostały wdrożone i żebyśmy jako Polacy byli lepiej świadomi zagrożeń, które tworzą Rosjanie w tej chwili. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Karol Surówka, Polskie Radio. Chciałem zapytać, czy wiadomo, ilu Polaków dostało takie wezwanie na przesłuchanie w Rosji? Jaka jest skala tego zjawiska? I czy w Pana ocenie to chodzi bardziej o eskalowanie napięcia na granicy, o taką przepychankę między służbami? Czy Rosjanie szukają jakiejś konkretnej informacji w konkretnym celu? Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Nie mam w tej chwili konkretnych liczb, które mógłbym Państwu przedstawić, ale ta sytuacja jest na tyle często trafia do nas, że mamy zdecydowanie do czynienia z pewnym systemowym działaniem. Coraz więcej takich sygnałów trafia do nas i coraz więcej takich sygnałów się pokrywa, a zatem mamy do czynienia z pewnym rutynowym działaniem strony rosyjskiej, która po prostu na terenie obwodu kaliningradzkiego wykorzystuje obecność Polaków do prowadzenia tego typu działań o charakterze ofensywnym. Mamy do czynienia nie tylko z próbą pewnej destabilizacji czy eskalowania sytuacji, ale my oceniamy, że te dane, które Rosjan interesują, rzeczywiście mogą służyć do tego, żeby ta baza informacji o tym, co dzieje się w Polsce, była znacząco poszerzona. Oczywiście nie jest to główne zadanie czy główny sposób funkcjonowania rosyjskiego wywiadu w działaniach przeciwko Polsce, ale znacząco uzupełnia to i prowadzi do powstania nowych mechanizmów działania Rosjan przeciwko Polsce. W naszej ocenie, dopóki taka operacja będzie prowadzona, będzie przynosiła szkody dla państwa polskiego. Dzień dobry, Edward Jasnosz, Telewizja Trwam. Ja chciałem zapytać o inicjatywę Polski i Komisji Europejskiej dotyczącą uprowadzania ukraińskich dzieci przez Rosjan. Pytanie, dlaczego powstała taka inicjatywa i jakie działania w jej ramach będą prowadzone? Panie redaktorze, nie wiem, czy jest to dobre pytanie, dobrze adresowane. Ja jako pełnomocnik nie jestem autorem tego. Jedyne, co mogę przekazać z punktu widzenia informacji, które mam, to to, że rzeczywiście skala prowadzonych działań przez Rosjan wymierzonych w ludność ukraińską, w tym skala porwań dzieci, jest zjawiskiem dość przerażającym, masowym. Na pewno jest to działanie, które musi zostać ocenione nie tylko jako moralnie złe, ale również konkretne przepisy prawa międzynarodowego prawdopodobnie mają tu swoje zastosowanie, bo z moich informacji wynika, że tego typu działalność może być penalizowana jako działania o charakterze ludobójczym. Stąd w mojej ocenie jest to bardzo uzasadniona inicjatywa, ale tutaj o szczegóły proszę pytać za chwilę pana rzecznika Millera. Dzień dobry, Krzysztof Zasada, Radio RMF. Pytanie do pana ministra. Przedwczoraj mieliśmy atak hakerów identyfikowanych jako rosyjskich na systemy podatki. Jaka była skala tego ataku? Czy także inne systemy państwowe zostały zaatakowane? Jak ta sytuacja wygląda w ostatnim czasie? Panie redaktorze, rzeczywiście mieliśmy do czynienia z próbą ataku hakerskiego na ten serwis. Informacje, które mam w tej sprawie, wskazują, że był to atak taki o charakterze dosyć prostym, jeżeli chodzi o ocenę operacji hakerskich, czyli blokada dostępności. Nie zostały tam zagrożone żadne zasoby, które byłyby gromadzone w tych systemach, które zostały zaatakowane. Mieliśmy do czynienia z blokadą dostępności, z którą, jak wiem, poradzono sobie. Ale oczywiście tego typu zagrożenia w tej chwili są codziennością, dotyczą szeregu różnego rodzaju serwisów publicznych,
publicznych czy rządowych, ale również instytucji prywatnych, bowiem wiemy, że takie działania były również identyfikowane przez podmioty z sektora komercyjnego. Mamy zdecydowanie do czynienia z prowadzeniem wojny w cyberprzestrzeni, wojny również przeciwko polskim podmiotom i rządowym, i prywatnym. I tutaj polskie służby, ale również administratorzy serwisów czy systemów teleinformatycznych się mierzą z takimi atakami czy próbami ataku niemal codziennie. Te działania, o które pan redaktor, o których pan redaktor wspominał, zostały z tego, co wiem, wyciągnięte wnioski, że prawdopodobnie jest to grupa hakerska będąca w dyspozycji rosyjskich służb, tak zwana grupa No Name, która w ostatnim czasie jest bardzo aktywna, jest jedną z głośniejszych grup, ale głównie skupia się na tych najprostszych atakach, które są uciążliwe, czyli atakach DDoS, ale nie są atakami, które mogą niszczyć systemy czy zasoby danych. Dzień dobry, Jan Piotrowski, TVN24. Korzystając z obecności pana ministra, chciałbym zapytać w kontekście informacji, która pojawiła się wczoraj o wszczęciu śledztwa w związku z wyciekiem i z ujawnieniem tajemnicy państwowej w mailach ministra Dworczyka. Na jakim etapie są działania służb w tej sprawie? Jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu 2021 roku ABW się tym zajmowała. Czy ta sprawa jest zakończona, czy nie? Mieliśmy poznać, które maile były prawdziwe, które nie. Czy się tego wreszcie dowiemy. Ja dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? No. Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty TVN. Panie ministrze, chciałem się spytać, która polska służba specjalna przedstawiła raport z dowodami na to, że za aferą mailową stoją Rosjanie i dlaczego, czy to nie jest kompromitujące, że Polacy jeszcze takiego raportu nie poznali? Panie redaktorze, w tej chwili mogę jedynie powtórzyć to, co mówiliśmy od samego początku tej sytuacji. Mieliśmy zidentyfikowane ślady, które wskazują, że konkretna grupa hakerów będąca w dyspozycji rosyjskiej była odpowiedzialna za te ataki, które doprowadziły do sytuacji, którą pan przywołuje. Ta grupa jest aktywna bardzo znacząco od roku 2016-2017. Prowadzi swoje działania w całej Europie Środkowej, również przeciwko Republikom Bałtyckim czy też Niemcom. Jest to grupa, która prowadzi swoje działania w sposób bardzo agresywny i jest jednoznacznie kojarzona przez polskie służby z rosyjskimi strukturami wywiadowczymi i tyle w tym temacie mogę powiedzieć. To, jakie raporty na ten temat powstawały w służbach, to nie jest informacja, którą mógłbym się z Państwem dzielić publicznie. Mogę jedynie odwołać się do tych komunikatów, które wydawaliśmy w poprzednich latach na ten temat. Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem do dyspozycji teraz, jeżeli chodzi o pozostałe pytania. Pani redaktor Drozd, bardzo proszę. Dzień dobry, Monika Drozd, TVP Info. Ja na początku chciałabym zapytać o dzisiejsze spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego z rolnikami. Na jakim etapie jest to spotkanie? Czy już dobiegło końca i jakie tematy były poruszane? To znaczy, chciałam zapytać, jakie problemy teraz rolnicy przedstawiają i przedstawiły panu premierowi. A drugie pytanie to komentarz do afery śmieciowej i zatrzymanie pana Karpińskiego. Kiedy pytamy opozycję, aby komentowali tę sprawę, to mówią, że po prostu nie mają zaufania do prokuratury. I to by było na tyle, jak pan właśnie skomentuje te dwie sprawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pierwszy temat, faktycznie zakończyło się przed chwilą spotkanie pana premiera. Zresztą drugie spotkanie w cyklu spotkań dotyczących środowisk rolniczych. Poprzednie miało miejsce we wtorek w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj pan premier spotkał się z kolejną grupą organizacji rolniczych. Główne tematy dotyczą kwestii związanych z dopłatami do zbóż. Ten, tak jak państwo wiecie, program, który dotyczy dodatkowych dopłat do hektara dla producentów zbóż, w tym między innymi też kukurydzy, został przyjęty przez Radę Ministrów. On będzie teraz konsekwentnie wypłacany przez najbliższe tygodnie. Z tego programu będą mogły skorzystać te osoby, które widzą różnicę cenową pomiędzy wcześniejszymi cenami, a aktualnymi cenami związanymi między innymi też z podażą dodatkowego zboża z kierunku ukraińskiego. Przy okazji też tej dyskusji właśnie rozmawialiśmy o kwestiach związanych z uregulowaniem tego ruchu handlowego na granicy polsko-ukraińskiej.
Polskiej ten temat został już właściwie rozwiązany, odpowiednio uregulowany, jeżeli chodzi o działania kontrolne na granicy, i z satysfakcją środowiska rolnicze już przyjęły działania w tym zakresie. A kolejnym programem, który tematem, który omawialiśmy dzisiaj, to były między innymi kwestie związane z odbudową hodowli trzody chlewnej w Polsce. I tutaj też zgodnie z zapowiedziami wcześniejszymi, które były kierowane przez wicepremiera Henryka Kowalczyka, przygotowujemy program dodatkowego wsparcia właśnie dla tego sektora. Natomiast jeżeli chodzi o pana sekretarza miasta stołecznego Warszawy, no szanowni państwo, no, nie dodam nic więcej niż w tej chwili komunikuje prokuratura i właściwe służby. Pewnie zaskakuje milczenie niektórych podmiotów w tym zakresie, ale też zaskakuje na przykład milczenie stacji TVN. Wiele innych rzeczy jest omawianych z taką zaciekłością, z taką rzetelnością rzekomo. No ale tak, pytań o pana sekretarza miasta stołecznego Warszawy, najbliższego współpracownika Rafała Trzaskowskiego, brakuje, a jak są, to takie w rubryce chyba, żeby odhaczyć, że temat był powiedziany. Ale tak jak rozumiem, w Ratuszu Warszawskim gorąco, w związku z tym najbliższe dni bez wątpienia pokażą, jaka była skala nadużyć, które tam panowały. Bardzo proszę, pan redaktor Witkowski. Jak premier ocenia wczorajszą uchwałę przyjętą przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie braku podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydata na prezesa Trybunału? Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zgadza się z tą uchwałą. Czy premier widzi szansę na rozwiązanie tego sporu? I co w tym kontekście z ustawą o Sądzie Najwyższym? I drugie pytanie, kiedy możemy spodziewać się projektu ustawy o podatkach nadmiarowych zysków spółek paliwowych i energetycznych? Jaką formę może mieć ten podatek? Dziś rano mówił o tym wicepremier Jacek Sasin. Szanowni państwo, co do pierwszej kwestii. Po pierwsze, my komunikowaliśmy o tym wcześniej, że my nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do kwestii trwania kadencji prezes Trybunału Konstytucyjnego. Takie wątpliwości zgłosiła część, niektórzy sędziowie, pojedynczy sędziowie ze strony członkowie Trybunału Konstytucyjnego. I ten temat wczoraj został rozstrzygnięty przez zgromadzenie, które miało miejsce. I temat jest zamknięty z naszej perspektywy. Zresztą był już wcześniej jasny dla nas, a wczorajsza decyzja Zgromadzenia Ogólnego tylko tę interpretację potwierdziła. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę, o której pan mówił, szanowni państwo, co do szczegółów będziemy komunikować, gdy one będą ostatecznie przyjęte przez rząd. Tak jak państwo wiecie, tego typu działania mają też charakter cenotwórczy, więc o żadnych szczegółach na ten moment nie chciałbym mówić. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Rafał Mierzejewski, Radio Z. Ja chciałbym wrócić do sprawy maila Michała Dworczyka. Państwo właściwie od miesięcy powtarzali, że to akcja rosyjskich służb. Pytanie, czy wczorajsza informacja o wszczęciu śledztwa w tej sprawie jakoś zmienia interpretację rządu w tym zakresie? Panie redaktorze, nic nie zmienia, ponieważ od samego początku mieliśmy raporty i z naszych służb, i z międzynarodowych raportów, że za tą akcją stoją podmioty związane z Federacją Rosyjską. Jeszcze tu sobie otworzyłem, gdy te pytania padały, chociażby międzynarodowa amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, firma Mandiant, wydała też taki raport w tym zakresie. Dużo szerszy zresztą, bo nie dotyczył tylko Polski, ale dotyczył też, o ile dobrze pamiętam, Europy Środkowo-Wschodniej, ale chyba też Niemiec, potwierdzając, że ten kierunek ataku pochodzi z Federacji Rosyjskiej. W związku z tym tu nie ma żadnych wątpliwości. Wątpliwości mogą tylko mieć ci, którzy chyba chcą, nie wiem, tworzyć wrażenie, że kto to miał zrealizować, przepraszam. Ale to miał zrealizować. Znaczy, to są teraz. Nie ma wątpliwości prokuratura w tym zakresie. A gdzie pan wskazał, że prokuratura wskazała, że jest wątpliwość ataku ze strony Rosjan? W postanowieniu o wszczęciu śledztwa. Tak, to niech pan zacytuje tam te wątpliwości. Jest informacja, że mogło dojść do wycieku danych. Nie, momencik. Pan przed chwilą stwierdził, że za atakami hakerskimi, jak rozumiem, pan ma wątpliwości, że stały służby rosyjskie, więc pan twierdzi, że prokuratura wątpi w tym zakresie. To niech pan zacytuje mi fragment, którym wątpliwości takie wstawia prokuratura. Znaczy podjęcie tej sprawy, myślę, nie, no to jest dowodem. Nie jest żadnym dowodem w tym zakresie. Panie redaktorze, to jest śledztwo, a nie postawienie zarzutów. Mam nadzieję, że pan rozróżnia te dwie rzeczy. Jak jest zawiadomienie do prokuratury, prokuratura może wszcząć śledztwo, wyjaśnia w toku śledztwa, jakie wydarzenia miały miejsce i wtedy decyduje o postawieniu zarzutów. Na ten moment śledztwo trwa i nie ma żadnych zarzutów. W związku z tym, panie redaktorze, tezy, które
wczoraj stawiała Platforma Obywatelska, są tezami o charakterze politycznym, a nie formalnoprawnym. Ale to są tezy autorstwa prokuratora. Ale jakie tezy, panie redaktorze, konkretnie? Że mogło dojść do wycieku danych niejawnych. Czyli jeszcze raz powtórzę, jeżeli zawiadomienie do prokuratury i istnieje takie prawdopodobieństwo, że mogło dojść do takiego wyjść, to jest prowadzone śledztwo. Jeżeli prokurator uważa, że doszło do wycieku, to składa zarzuty. Zarzutów nie ma na tym momencie, tylko jest prowadzone śledztwo. Rozumiem, że pan rozróżnia te dwa etapy postępowania, jak prawda? Jak najbardziej, ale zgodzi się pan, że wszczęcie sprawy przez prokuraturę no, zmienia trochę... Nie, nie zmienia, dopóki nie będzie zarzutów. Okej, okay, a mogę jeszcze dopytać, bo bardzo pan proszę. Powtarza o tych raportach międzynarodowych. Chciałbym dopytać, czy możemy poznać treść tych raportów, czy one są dostępne? I przede wszystkim... Raport, o którym przed chwilą wspomniałem, panie redaktorze, jest raportem publicznym. Madiant. Bardzo proszę, zachęcam do zapoznania się. To jeszcze chciałbym dopytać, co według państwa jest akcją rosyjskich służb? Treść tych maili, czy ich ujawnienie? Panie redaktorze, atak hakerski jest zrealizowany przez podmioty związane z Federacją Rosyjską. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo proszę, pan redaktor Kisłow. Mój ulubiony. Panie rzeczniku, ja dopytam jeszcze tylko w sprawie tego śledztwa prokuratury, jeśli chodzi o aferę mailową. Czy prokuratura już wezwała na przesłuchanie pana ministra Michała Dworczyka, pana premiera Mateusza Morawieckiego, no i pana, panie rzeczniku? Nie, panie redaktorze, ja nie mam żadnego wezwania. Pan minister Dworczyk, nie wiem, czy ma, z tego co wiem, jest... Po pierwsze, zacznijmy od tego, że pan minister Dworczyk w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę ma charakter pokrzywdzonego. Pokrzywdzonego. A w tej sprawie, która wczoraj miała miejsce, z tego co wiem, nie miał żadnych czynności przeprowadzonych w tej konkretnej sprawie. W związku z tym tak wygląda sytuacja na ten moment. Jeszcze chciałem się o premiera dopytać, czy też taka sama sytuacja jest w tej sprawie. Nic mi nie wiadomo na ten temat przynajmniej. Musiałbym to zweryfikować, ale tak mi się wydaje. Chciałem jeszcze dopytać o Trybunał Konstytucyjny. Co pan sądzi o tej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? Kiedy spodziewa się pan wyroku w tej sprawie dotyczącej Sądu Najwyższego, tego wniosku, który skierował pan prezydent? I czy to nie jest trochę gorszące, ta cała sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym? Ale konkretnie no co pana takim, gorszy, żebym tak wiedział. Nawet nie wiem, czy mnie gorszy, czy nie gorszy. Chodzi o to, że nawet prezydent na to zwraca uwagę, stwierdzając, że żeby doszli do porozumienia w takim razie, niech się odkłócą, stwierdził. Więc chciałem się spytać, no bo część sędziów nie przychodzi na to zwołane zgromadzenie. Część sędziów Trybunału kwestionuje pozycję jako prezesa pani Przyłębskiej. Ja wiemy, że żeby wydać wyrok w sprawie Sądu Najwyższego tego wniosku pana prezydenta musi się w pełnym składzie Trybunał musi... Co najmniej 11 chyba sędziów. Tak, tak, więc o to pytam. Panie redaktorze, przede wszystkim wczorajsze rozstrzygnięcie Trybunału zamyka sprawę dla tych, co jeszcze mieli jakiekolwiek wątpliwości. W związku z tym to jest pierwsza rzecz w kontekście kadencji prezes Trybunału Konstytucyjnego. Co do kwestii samego sporu dotyczącego konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym, no to teraz rozpoczyna się postępowanie. O ile dobrze wiem, pani prezes kierowała już do stron postępowania pisma, czy dosłownie lada moment miała to zrobić, bo to był komunikat publiczny ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Później toczą się zgodnie z przepisami na odpowiednie terminy na zgłoszenie uwag ze stron, które mogą być zgłoszone przez strony, a później jest rozstrzygnięcie Trybunału. Sędziowie, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym i są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, mają obowiązek uczestniczyć w rozprawach, do których są powołani. W związku z tym nie mam obaw co do tego, że z tego obowiązku będą się wywiązywać. Ja chciałem dopytać w ramach ukraińskich dzieci właśnie, jakie działania w ramach tej inicjatywy będą podejmowane? Szanowni Państwo, to po pierwsze zacznijmy od tego, że ta inicjatywa została wpisana w kontekście ostatniego pakietu sankcji właśnie ze strony Polski. W sensie to zobowiązanie wspólne Komisji Europejskiej, naszego kraju do podjęcia tych działań było z naszej inicjatywy. Patrząc historycznie w bardzo mroczne czasy II wojny światowej, wiemy doskonale, że ze strony chociażby Niemiec były podejmowane kiedyś podobne działania dotyczące polskich dzieci. Ten ból tych krzywd, które były wyrządzone wobec narodu polskiego w tym obszarze, jest widoczny zresztą i odczuwalny do dzisiaj. W związku z tym uznaliśmy, że naszym moralnym obowiązkiem jest to, aby podobne działania dotyczące identyfikacji zbrodni ze strony rosyjskiej w kontekście właśnie porywania dzieci, uprowadzania ich na teren Rosji były podejmowane i polskie służby będą w tym zakresie działały, aby identyfikować jak najwięcej tego typu przypadków. Wielu przedstawicieli, wielu obywateli Ukrainy,
Ukrainy jest na terenie Polski, może zgłaszać tego typu przypadki, tak aby faktycznie mógł powstać szeroki raport w tym obszarze i żeby opinia międzynarodowa również zdawała sobie sprawę ze skali zbrodni, z którymi mamy do czynienia, bo one są wielopoziomowe. Oczywiście w zakresie takich typowych działań wojennych, mających na celu morderstwa, niszczenie miast, ale również takiego systemowego niszczenia narodu ukraińskiego właśnie poprzez porywanie dzieci i ich asymilację w Rosji. Jeszcze jedno pytanie. Niemcy budują koalicję państw, która ma powstrzymać zakaz rejestracji nowych aut spalinowych po 1935 roku. Pytanie, jak polski rząd ocenia ten pomysł i czy przyłączy się do tej koalicji? To raczej ja mam wrażenie, że Niemcy przyłączają się do naszej koalicji, bo my jesteśmy przeciwko temu wcześniej. W związku z tym nie ma to oczywiście znaczenia. Zapraszamy wszystkie państwa, które chcą do tego racjonalnie podejść, aby faktycznie przepisy, które miałyby w sposób taki ideologiczny nagle zamykać część gigantycznego sektora, czy dostęp do tańszych usług transportowych dla zwykłych obywateli, żeby te przepisy blokować. Jeżeli Niemcy będą chętne, żeby dołączyć do tego typu działań, to jak najbardziej. Natomiast mam wrażenie, że wcale te ograniczenia, o których oni mówią, nie są tak daleko, znaczy może inaczej, ten opór nie jest tak daleko idący, jakbyśmy my sobie tego życzyli. To znaczy, że on jest sektorowy i znowu czasowy, w związku z tym, jak poznamy szczegóły tych założeń, to wtedy będziemy się do nich odnosić